Za miesiąc ponownie zagłosujemy na swych kandydatów do Sejmu oraz Senatu. I choć formuła wyborów generalnie pozostała ta sama, trochę się jednak zmieniło. 9 października lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 do 21. Pojawiły się też pewne udogodnienia. Po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru niewidomi otrzymają możliwość zagłosowania przy pomocy alfabetu Braille'a. Seniorzy i osoby niepełnosprawne będą zaś mogły zrobić to korespondencyjnie. Każdy, kto ma ukończone 75 lat albo ma orzeczoną niepełnosprawność, powinien złożyć wniosek do prezydenta miasta, który się składa oczywiście w biurze obsługi klienta, o tym, że chce głosować korespondencyjnie. Jeśli to uczyni, pocztą otrzyma pakiet zawierający m.in. kartę wyborczą, krótką instrukcję oraz kopertę zwrotną, pod warunkiem jednak, że zgłosi się do urzędu najpóźniej do 19 września. Niezależnie od głosowania korespondencyjnego utrzymana została instytucja pełnomocnika. Żeby to udzielenie pełnomocnictwa było ważne, składa się przed prezydentem lub osobą wyznaczoną. W związku z tym wszystkie osoby, które chcą udzielić pełnomocnictwa rodzinie, znajomym, byleby to nie byli członkowie komisji, powinien wypełnić wniosek, który jest również na naszych stronach internetowych, złożyć w biurze obsługi klienta. Warto pamiętać o tym, że jedna osoba może mieć maksymalnie 2 pełnomocnictwa. Tak czy inaczej są udogodnienia, są też i obowiązki. W dniu głosowania na ich wypełnienie będzie za późno. Wszystkie te osoby, które przebywają na naszym terenie, na terenie miasta Legionowo, bez zameldowania na pobyt stały bądź bez wpisania do rejestru wyborców, zapraszamy do nas celem złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców, tak żeby te osoby mogły zagłosować na naszym terenie. Termin składania stosownych wniosków upływa 4 października o godzinie 16. Są one dostępne w biurze obsługi klienta oraz na internetowej stronie Urzędu Miasta. Osobna kwestia to legionowianie pragnący głosować poza miejscem swego zamieszkania. Nie jest to wprawdzie żaden problem, ale też lepiej się pospieszyć. Taka osoba może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, okazując dowód osobisty. Takie zaświadczenie wydawane jest od ręki. Termin jego wydawania to do 7 października do godziny 16. Jak zatem widać, aby dotrzeć do urny, należy niekiedy ominąć kilka przeszkód. Później trzeba już tylko zadbać o to, aby cały ten wysiłek nie poszedł na marne.